Czy Platforma Obywatelska się rozsypie, czy w PiS powstanie niezależna frakcja liberalna? To zresztą są tematy, które palą dzisiaj emocje polityków, publicystów. Nie wygląda na to, żeby wbrew nadziejom wielu komentatorów sceny politycznej PiS miał się dzielić, choćby z tego powodu, że główne siły polityczne po prawej stronie po prostu popierają Jarosława Kaczyńskiego. Takie jest rozłożenie też emocji społecznych. Jarosław Kaczyński może liczyć od 30 do 40% poparcia, jak wykazał wybory prezydenckie, nawet więcej. Natomiast nie ma w tej chwili lidera, który mógłby go zastąpić, gdyby PiS miał być całością. Oczywiście jeżeli podejmie decyzję o odejściu, to pewnie też podejmie decyzję o podziale swojej partii. Co może być kiedyś tam w jakichś rachubach politycznych słuszne, ale dzisiaj wydaje się, szczególnie przed wyborami samorządowymi, nierozsądne i każdy, kto do tego dąży, to raczej dąży do podziału sceny politycznej korzystnej dla Platformy i SLD. Natomiast jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską, sytuacja się niesłychanie komplikuje w sposób zupełnie nieprzewidywalny. Janusz Palikot rozpoczął budowę swojej frakcji i on już ją rzeczywiście buduje, tylko na razie wewnątrz Platformy Obywatelskiej, która jest zupełnie czymś odmiennym od bytu, którym jest Platforma Obywatelska. Platforma jawiła się jako partia konserwatywno-liberalna, nawet jeżeli liberalna, to już na pewno nie antykościelna. Tymczasem główne hasła Janusza Palikota przebijają to, co proponuje Sojusz Lewicy Demokratycznej i to bardzo mocno, to jest dalej nawet niż Zapatero. Pełna legalizacja aborcji, eutanazji, eliminacja zupełnie z życia publicznego Kościoła. Janusz Palikot chce to zrobić pod skrzydłami Platformy, ale może się okazać to bardzo trudne, czy wręcz niemożliwe, więc wtedy będzie budował coś na zewnątrz. Nie dałbym głowy, że już podjął decyzję o wyjściu z tej partii, natomiast prawdopodobnie szachuje Platformę Obywatelską i ściąga ją na lewo w kierunku raczej walki z Kościołem. Widać wyraźnie też zaostrzenie opinii polityków Platformy o Kościele, a sprawa Krzyża i Smoleńska wyraźnie zaczyna też budzić ich negatywne emocje, przynajmniej publicznie. Dużo bardziej niż to było tydzień czy dwa tygodnie temu. Jest mniej skłonność do kompromisu, co widać w wypowiedziach Hanny Gronkiewicz-Waltz. Część polityków Platformy w tym wszystkim się po prostu pogubiło, nie wie co ma powiedzieć. Natomiast takie zachowania Platformy powodują też usztywnianie się Kościoła z kolei w drugą stronę. Jeszcze niedawno biskupi byli skłonni przyznać niemalże w 100% rację tym, którzy chcieli natychmiast przenieść krzyż. Natomiast dzisiaj stanowisko episkopatu jest takie, że trzeba przede wszystkim upamiętnić ofiary katastrofy i przede wszystkim szanować uczucia ludzi wierzących. Natomiast tylko już poszczególni biskupi wypowiadają się za przenoszeniem krzyża i to z powodów innych od tych, których mówiono. Otóż dlatego, że krzyż jest znieważany, ale przez kogo? No przez przyjaciół i zwolenników Janusza Palikota. I w tym wszystkim zaczyna pobrzmiewać ton bardzo nieprzyjemny dla Platformy. Gazeta Wyborcza wyruszyła w suko z tym siłą oczywiście, a można powiedzieć nawet je sprowokowała, wywołała, im pomaga, patronuje nowej krucjacie antykościelnej. Moim zdaniem będzie to początek czegoś, co się wydarzyło w latach 90., kiedy Gazeta Wyborcza próbowała uformować Polskę na wzór dzisiejszej Hiszpanii Zapatero, ale wtedy się nie udało, chociaż oczywiście pomogło to powrocie postkomunistów do władzy. Natomiast ci sami postkomuniści bardzo szybko zaczęli negocjować z Kościołem i zupełnie Polska wyglądała inaczej, niż by tego chciała Gazeta Wyborcza. Dzisiaj widzi swoją drugą szansę i wyraźnie wspiera ruch Palikota i wszelkie tendencje oddolne, które zmierzają do tego, żeby Polskę dechrystianizować. I czy to będzie sprawa krzyża na krakowskim przedmieściu, krzyża na Rysach, czy gdziekolwiek indziej pojawia się nagle mnóstwo informacji o wypadkach spowodowanych przez krzyże, to wszystko będą Państwo mieli dostarczane w ogromnej ilości. No właśnie z tego powodu, że przed nami trwa krucjata. Ja nie wiem, czy duchowieństwo się do końca zorientowało w tym, co się naprawdę dzieje i że krzyż na krakowskim przedmieściu był jedynie pretekstem do rozpoczęcia nowej wojny, a jest ona łatwiejsza, ponieważ
zdecydowani w swoich poglądach ludzie zostali, albo zginęli w Smoleńsku, albo zostali odsunięci dzisiaj od władzy poprzez wybory. W związku z tym wyborcza może teraz rozliczać tych, których poparła. No z tego, na czym jej najbardziej zależy, czyli z własnej wizji świata, bardzo odległej od chrześcijaństwa. No, pytanie też, na ile na ową wojnę ideologiczną nałoży się sytuacja gospodarcza, która rzeczywiście się w bardzo niebezpiecznym tempie pogarsza. Mamy do czynienia z sygnałami wyjątkowo groźnymi na świecie i w Polsce i jednocześnie z jakimś takim bardzo uspokajającym tonem, sprzecznym też z propozycjami ustaw, rozporządzeń prawnych, które nam sugerują jednak dramat gospodarczy, no bo szukanie już pieniędzy przez podwyżkę VAT-u i jakieś takie drastyczne cięcie na armii i tak dalej, no to są, to się robi wtedy, kiedy kryzys jest bardzo ostry, a nie wtedy, kiedy jest się zieloną wyspą, no więc społeczeństwo dostaje sprzeczne sygnały, trochę jak w końcu epoki Gierka, jak się wtedy skończyło, pamiętamy, tu dużo lepiej nie będzie, choć może wielu ludzi jest przygnębionych tym, co pokazują sondaże, ostatnimi wynikami wyborów. Proszę mi wierzyć, że to jest wszystko już na bardzo krótką metę i początek końca epoki tej, którą zapoczątkowało zwycięstwo Donalda Tuska w 2007 roku, właśnie się zaczął. To jest kwestia miesięcy.